Albo wręcz odwrotnie, czyli nie chcesz czegoś, ale to robisz. Może być albo tak, albo tak. I za każdym razem, kiedy my tak działamy, to znaczy, że mamy jakiś program, który blokuje ten prawdziwy flow i tą naszą autentyczność. Powrót do tej autentyczności to jest też często stanięcie w tej nagości, ale ta nagość nie powinna być owiana wstydem, bo tam jest nasza moc. Ten świat jest taki dziwny, tak dziwnie skonstruowany, tak dziwnie w taką dziwną stronę to poszło, że ta nasza nagość, czyli ta nasza autentyczność została owiana wstydem. To jest po prostu odwrócony kotek ogonkiem. My się wstydzimy za coś, co jest naszą największą mocą. Gdyby każdy człowiek na ziemi umiał stanąć do tej swojej autentyczności, byśmy się mogli przeglądać w sobie jak w lustrach i przestawać się bać rzeczy, które są tak naprawdę naszym, całym tym światłem w nas. Tą naszą niewinnością. My się boimy własnej niewinności, własnej delikatności, bo tak nas nauczono. Ale w tej delikatności właśnie, w tej otwartości naszej prawdy drzemie siła, bo to jest droga do spójności, do wyprostowania własnej ścieżki. Na takiej drodze wszystko staje się proste, bo wyrażając siebie, ty tak naprawdę dajesz innym szansę do tego, żeby mogli się odnieść do twojej prawdy w taki sposób, jak oni naprawdę czują do takiej prawdy, jaka ona naprawdę jest. Kiedy ludzie do tego stają, to mogą się do tego odnieść. Jeżeli to będzie z nimi rezonować, pójdą z tobą. Jeżeli nie, to odejdą. Ale dajesz im na to szansę i sobie na to szansę tylko wtedy, kiedy stajesz do swojej autentyczności. No i tyle. Pa. Ja to mówię oczywiście do siebie też, bo nie mówię tutaj o niczym, czego sama nie doświadczam i nie przeżywam. Czegoś sama się tutaj nie uczę. Więc to jest taki przekaz dla nas wszystkich na dzisiaj. Także idę odpoczywać, bo taki jest mój cel na najbliższe dni. Trzymajcie się ciepło.